Ale dzisiaj jest trochę srogo. Wprawdzie nie pada deszcz, nie pada śnieg. Trochę śniegu się roztopiło, ale jakoś tak wydaje mi się, że jest odczuwalnie zimniej. W każdym razie, 3:30, moi mili, dzień dobry, dobry wieczór, witam w porannym grabie. Może ta nazwa się przyjmie rzeczywiście, ukradnę ją od Roka. Jesteśmy oczywiście z pieskiem, oj przepraszam. Dzisiaj dla porównania będę testował oczywiście dalej Samsunga, ale potestujemy trochę kamery przedniej, czyli to jest kamera przednia, bo patrzy na mnie, tak więc to jest przednia, i kamery tylnią i będziemy troszeczkę zmieniać i sprawdzali, jak to wygląda. O! Dobra, jest kupsko. Trzeba się tym zająć. Hej! Kolego, kto taką wielką kupę zrobił? Kto zrobił taką kupę wielką? Służby porządkowe, elegancko, nie dały się zaskoczyć, przynajmniej na razie, bo elegancko odśnieżają chodniczki. Tutaj widzę ulicę też odśnieżoną, chociaż ten śnieg rzeczywiście się stopił. Nie ma go aż tak dużo, ale już jeżdżą, widzę, z łopatkami odśnieżają, więc elegancko tam gdzieś za mną. Może dacie radę zobaczyć, pewnie nie, tam gdzieś w każdym razie chodzą i odśnieżają. Także możecie mi zaufać na słowo. Zobacz. Zostaw. Już ty miałeś zostawić. Jeszcze raz, chodź masz. Zostaw. 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 Proszę. Dobry wiec. Śmieszna sprawa, bo jestem w rękawiczkach. W grubych rękawiczkach. Jest mój pies, jest. I nie chce mi się ich za każdym razem zdejmować, żeby odpalać nagrywanie, żeby przerywać i tak dalej. A nie mam takich rękawiczek specjalnych z takim szarym paluszkiem, które pozwalają, wiecie, używać smartfona. Więc najlepsza metoda to używanie nosa. Więc używam nosa, żeby wyłączać i włączać nagrywanie, żeby zmieniać kamerę z tylnej na przednią, więc może to trochę śmiesznie wyglądać, ale o tej godzinie mało kto chodzi, więc w sumie jestem chyba bezpieczny od ośmieszania się nad jakiegoś nadprogramowego. A propos takich kreatywnych rzeczy, to jestem strasznie dumny ze zdjęcia, które wrzuciłem wczoraj, chyba wczoraj, na Instagrama. Takie zimowe tutaj osiedle, jak to było zasypane. Oczywiście tam było trochę filtrów dodanych i innych tego typu rzeczy, ale strasznie fajnie wyszło. Ja wam pokażę teraz pewnie na full screenie te zdjęcie. Naprawdę tak fajnie wyszło, że aż się zastanawiałem, czy sobie na tapetę tego nie ustawić. No i sporo lajków było nawet na Insta, więc i wam się chyba podobało. A już Simuś chodzi, węszy. Gdzie on jest? Tam. Poczwara moja mała. Ciężko mi czasami wycelować, bo nagrywam z tej przedniej kamery, ale mówię, ujęcia są na przemian. Jestem ciekaw, jak bardzo będzie widoczna różnica. Jesteś? Chodź! Ej! Już coś zżera. Przed wyjściem z psem rzuciłem sobie jeszcze okiem na filmik. Filmik wrzucony przez PewDiePie'a. Dzisiaj jakoś go wrzucił 3 godziny chyba przed moim wyjściem. To oczywiście nie jest powiązane w żaden sposób, ale no ale wrzucił. On miał tam takiego clickbaita, że tam jak będzie miał 50 milionów subów, to usuwa kanał. No ale on tam generalnie w tym filmie porusza kwestię, jak źle działa YouTube generalnie. Groszka chcesz? Chcesz groszka? Ty wiesz, że tu mamy groszka. Proszę, kochany. Wiadomo, że PewDiePie robił te swoje vlogi i on tam narzekał, że dość mało wyświetleń na nich miał, dość mało. No mówił, że niektóre vlogi nie mają nawet 2 milionów, no to wiadomo, że jest to ogromna ilość, ale przy jego zasięgu, przy tych 49 milionach subów, no to jest rzeczywiście mało. I zaczął się zastanawiać, co jest tego powodem. Jest. Zaczął
nie muszę się odwracać, mogę zobaczyć na kamerze, gdzie jest mój pies. Ale zaczął sprawdzać, wiecie, czy jego filmy się wyświetlają tam innym osobom, o co w ogóle chodzi, dlaczego jest tak źle. I okazało się, że teraz YouTube zrobił coś takiego, znaczy już od jakiegoś czasu, wiadomo, jest coś takiego, że nie ma tego subscribers feed, tylko macie filmy rekomendowane i mi, i zapewne wam tam pojawia się cała masa jakichś gównianych filmów, których nie chcemy oglądać, które mnie albo was nie interesują, już tyle filmów dodałem jako nieinteresujące mnie, że to jest szok. I rzeczywiście coś w tym jest. I teraz, żeby rzeczywiście dostawać powiadomienia o tym, że ktoś subskrybuje, trzeba jakby dodatkowo zasubskrybować. No to nie jest subskrypcja, tylko trzeba nacisnąć taki dzwonek, który sprawia, że dostajemy notyfikację o tym. To jest trochę bez sensu, ale chyba tak rzeczywiście to działa. Inna sprawa to to, co gdzieś tam sam PewDie zauważył, że znikają mu subskrypcje kanałów, które subskrybuje w tym sensie, tak? Nie, że jego suby opuszczają, tylko że on subskrybuje jakiś kanał, ogląda go często, się zastanawia, dlaczego nie wyświetlają się filmy tego kanału. I okazuje się, że znikają te subskrypcje, a kanału, którego nie ogląda od jakiegoś czasu, cały czas gdzieś tam subskrypcje ma, więc to jakoś też troszeczkę działa bez sensu. I koniecznie dajcie mi znać, czy i u was takie przypadki się zdarzają, bo to jest rzeczywiście jakaś ułomność tego YouTube'a. Taka reklamowanie czegoś, czego niekoniecznie chcemy oglądać. Czasami można trafić na fajne rzeczy oczywiście, spoko. Ale wrzucanie na siłę rzeczy, żebyśmy oglądali coś, bo to ma, nie wiem, dobry clickbait i tam się dużo klika, dużo się dzieje i to nam jest podsyłane. Nie wiem, czy to jest też taka dobra opcja. Jak myślicie? Timuś, chodź! Poleciał się przywitać. Wariat mój. No dobrze, moi mili, to myślę, że będziemy kończyć tym kolejnym pięknym porankiem. Może będzie ładny dzień. Tak jakoś się zapowiada, trochę tego śniegu, trochę skrzypi pod nogami. Także spoko. Timuś, zostaw to, chodź. Nie wolno tego jeść. Także co, moi mili, oczywiście zachęcam do komentowania, do łapeczkowania i w sumie zobaczymy, może coś ruszymy z tymi vlogami, szczególnie rzeczywiście bardzo fajnie, że ten aparat tak świetnie działa. Dzisiaj więcej było rzeczywiście ujęć z przedniej kamery. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiem, że YouTube trochę to strasznie kasztani, ale zrobimy, żeby było jak najlepiej. Trzymajcie się, dobrej nocy, do zobaczenia. Bajo!